Witam na moim kanale. Dzisiaj jest filmik o stalowym łowcy, czyli najlepszym trybie w tej grze. A co jest najlepsze, to że gierek typu Fortnite, czyli Battle Royale, to ja jakoś nie lubię bardzo. A o dziwo w WoCie Battle Royale jest tak zrobiony, że jest według mnie najlepszym trybem, w jaki grałem. W filmie będę omawiał pokrótce ten tryb oraz zaprezentuję wam swoją bitewkę z plutonowymi panem Linandarem i panem Firegun X, więc dzięki wielkie chłopaki za pluton. Super nam szło, sporo wygranych i tym podobne, ale teraz przechodzę do dalszego tematu filmu. A dlaczego ten tryb jest dla mnie najlepszy? Ano dlatego, że chociażby mamy już gotowe czołgi, a wtedy jak była linia frontu, to nie miałem zbyt wielu ósemek, zwykle ciężkie, co były wolne, a tam trzeba szybkie czołgi, więc też może mi dlatego linia frontu nie przypadła. A w Stalowym Łowcu, tak jak mówię, to mieliśmy gotowe pojazdy, dzięki czemu można się fajnie ekspić, jeszcze te zrzuty i walczenie z innymi graczami to jest naprawdę fajne według mnie, więc dlatego ten tryb jest dla mnie najlepszy. Standardowo będą 4 etapy tego stalowego łowcy, potem będą 4 linii frontu. One będą pojawiały się co miesiąc, więc tak najpewniej w połowie każdego miesiąca do czerwca, a potem na wakacjach może będzie przerwa, albo od razu wylecimy z linią frontu. Z tych 3 darmowych czołgów to ja najbardziej bym polecał AFACE'a, na równo może z Sharfuturem, to bardziej kto lubi jaki styl gry. A obieg 777 jest według mnie jakiś nieco gorszy, taki przeciętnie go. Najgorsze jest to, że w tym roku tej przepustki bitewnej i tych trybów to jest część płatna i przez tą płatną można zdobyć te lepsze czołgi, co jednak trochę słabe jest, ale rozumiem, bo muszą tam z czegoś zarabiać, bo na przykład ten Kunze-Panzer może być czasami naprawdę ciekawym czołgiem. A K91PT raczej, nie wiem, mi nie podobają się zbytnio te deki, więc jakoś na niego bardzo nie narzekam. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to według mnie najlepszymi czołgami na ten tryb to jest albo Raven, ponieważ on ma ten mega magazynek i ma taką dopałkę, która spowalnia mega przeciwników, to się nazywa pułapka i to mega wnerwia, bo często przez to przegrywałem walcząc z Ravenem. I też wydaje mi się bardzo ciekawym pojazdem na ten tryb Valkyria, dlatego że ma całkiem dobry damage na strzał, chyba najlepszy, 900 jak się pójdzie w odpowiednie działo. Pancerz jest okej, bo jednak jak golda załadują, to się przebijają, a na tych zwykłych pociskach to dingać potrafi nieźle. I najlepsze według mnie w tym czołgu jest, oprócz ilości HP, to że mamy ten tryb turbo sprężarkę, mamy taką, dzięki której możemy taranować ludzi za nawet 1000 coś HP, więc no, to jest bardzo dobre. Arlequin to jest oczywiście najgorszy pojazd na stalowego łowcę. Jedyne atuty to jest właśnie ta prędkość, która naprawdę 77,5 km na godzinę z mega skrętnością pozwala całkiem fajnie uciekać. Aż się dziwię, że tutaj nie zamontowali kół, jak się ulepszy go odpowiednio. Harbinger ma fajnego berserkera, to mega pomaga, ale jednak Raven jest lepszy pod tym, bo to są 2 mega podobne czołgi, ale jednak Raven lepszy. A Warek, porównując z Walkirią, mi się nim gorzej gra, chociaż lubię ruskie ciężkie. Też takie ważne moje spostrzeżenie, że większość graczy to po prostu sobie zbiera te zrzuty i próbuje z nikim nie walczyć. Według mnie to jest tylko dobre na Arlequina, a na resztę pojazdów to najlepiej zebrać parę zrzutów, tam jakiś dobić drugi level może, drugi, trzeci i powalczyć z kimś, bo ponieważ jak się nie dość, że się w niego strzela, to wtedy już się dostaje expa, a jak się kogoś wykończy, to zebrać taki jakby zrzut z niego, więc według mnie to jest dużo bardziej korzystne, więc taki mały protip ode mnie.
Kolejną ważną rzeczą, którą się dowiedziałem, to przy wyborze silników odradzam wam w sumie brać większą prędkość maksymalną, ponieważ tam macie mniej koni, a w tej co macie mniejszą prędkość maksymalną, ale macie więcej koni, co może się na pewno przydać, jak będziecie ulepszali kadłuby, wieże na te z pancerzem, przez co będziecie ciężsi i to będzie nieco złudne, że nie jeździcie niby szybciej, ale się rozpędzacie mega powoli wtedy, więc ja polecam brać jednak tą mocnatonę. To było krótkie omówienie tego trybu. Teraz przejdę do omawiania bitewki według mnie tym najlepszym pojazdem na ten tryb. To w skrócie na samym początku rozgrywki, tak jak widzieliście, zrespiło nas koło jakiegoś kolejnego plutonu, przez co mieliśmy zażartą walkę, ale udało nam się wyjść bez strat, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akcji. Choć walczyliśmy z nimi sporo czasu, tak z 3 minuty co najmniej nam zajęło. Dzięki tej ciężkiej walce na początku udało nam się wyekspić na bardzo wysokie poziomy na początku. Jedynym minusem takich walk na początku to jest niestety, że amunicja się szybko kończy i potem trzeba ją nieco oszczędzać, ale więcej jest jednak plusów, bo jak masz levele, to i klepiesz innych jak już chcesz. Bardziej mi szkoda w tej bitewce, że kolega FireGunX został niestety zniszczony przez to, że byłem tak 10 sekund za późno na miejscu akcji, więc no tu trochę szkoda, ale no trudno się mówi. Taką oto agresywną grą w niecałe 7 minut udało mi się wymaksować czołg, więc miałem już ogromną przewagę, co będzie skutkowało na końcowy wynik bitwy, który będzie naprawdę ogromny. Teraz także przykłady ogromnego potencjału tego działa. Taką Walkirię potrafi praktycznie ściągnąć na jeden magazynek, a ten magazynek szybko się ładuje, dobrą ma penę, damage ładny, ładnie, dobrą celność, więc po prostu ten czołg wymiata na tym trybie. Po takim obiciu przeciwników z daleka, jeden już był na ogrysku, drugi miał nieco więcej HP, więc wiedząc, że jestem wykokszony na maksa, po prostu cisnąłem przed siebie. Przyjmuję jeden strzał, ale to za zero, więc mi to nic złego nie robi. Włączam pułapkę, na styki złapałem i fokusuję się na tym, co ma mniej HP. I niestety byli trochę zgrani, ale to nie przeszkodziło na to, żeby wyjechać i postrzelać ładnie w jednego, dzięki czemu mój plutonowy mógł go dobić. Później zbieram zrzut po tym, co udało się typka zabić i teraz jedna Walkiria ostatnia wzięła sobie turbosprężarkę, przez to myśli, że nam udaje się uciec. Ucieka, 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 ja sobie ładuję na spokojnie, zbiorę sobie nawet zrzut, bo czemu nie, o Walkirii zaraz się skończy turbosprężarka, więc nie ma najmniejszego problemu, by ją dojechać nieco później. Po zebraniu zrzutu jadę sobie dalej, bo tu są jeszcze dwa czołgi. Fokusuję się na Walkirię z moim plutonowym. Oddaję cały magazynek i Linandar dobija Walkirię. Potem kolejna Walkiria została, więc agresywnie jadę. Czekam na naładowanie magazynka i wyjeżdżam. I pyk, jeden, dwa, trzy i nie ma. Potem jeden został, ale niestety nie było bicia, więc strzeliłem w tego, co miał więcej HP. Zbieram zrzut. Udało się dingnąć i fokusuję się na tym, którego widzę, bo ten, co ma mniej HP, nieco, niestety uciekł.
Tutaj kolega włączył tą mgłę, która niszczy pancerz i zabiera HP, ale to mnie nie powstrzymało, żeby w niego wjechać i użyć pułapki, przez co się zatrzymał i udało się go zabić. Potem został jeden typek na ogrysku i plutonowy go i uda mi się go dobić. Oczywiście standardowo zbieram to, co po nim pozostało. No i tak wygląda gra tym czołgiem. Po prostu rozwałka totalna, 12,5 tysiąca uszkodzeń, a to jeszcze nie jest koniec, więc tylko oglądać. Wiedząc, że jest jakieś chyba... dwie osoby są same i ja jestem z moim plutonowym, to się nic nie boimy, pędzimy. I ta Walkiria już odpala turbosprężarkę, myśli, że jej się uda standardowo uciec. Ale jednak ten czołg, choć z tą turbosprężarką, to i tak jest wolny. Ja tu gonię, pakuję magazynki. I został na jeden strzał. A ja niestety nie mam już nic w magazynku. Gościu stracił turbosprężarkę. I takim oto sposobem staranowałem cięższy czołg. Chociaż straciłem 800, ale to nie była duża strata. I teraz zostałem z Linandarem na jeden czołg, więc wygrana praktycznie w kieszeni. Wystarczy gościa znaleźć i dojechać do końca. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ciekawe, gdzie on będzie. O. No i już widać, że jest w pobliżu. Po drugie, nie ma zbytnio gdzie uciekać. I pędzimy na niego. Już prawie jesteśmy. I tutaj mogę się przyznać w sumie, że będąc pewnym wygranej, trochę głupio zużyłem w sumie tą pułapkę, ale ważne, że udało się wygrać bez jakichś większych problemów. Pyk, magazynek, raz, dwa, trzy i cztery. I kolega jest na ogrysku, wiedząc, że nie mam pocisków, to standardowo taktyka taranowanie, przecież to jest Walkiria, hehe, żarcik. No i takim oto sposobem udało się wygrać, więc to by było na tyle w tym filmie. Standardowo, jeśli się filmik spodobał, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania i pisania w komentarzach, jaki jest Was ulubiony pojazd na ten tryb oraz ile zrobiliście damage'a najwięcej. Do następnego i cześć!